Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Lubińskiej Policji w trakcie realizacji sprawy z poprzedniego okresu weszli do jednego z mieszkań na terenie miasta. Podczas sprawdzania pomieszczeń zajmowanych przez 32-letniego mężczyznę ujawnili 820 paczek papierosów różnych marek oraz 30 litrów wyrobów spirytusowych. Wszystkie te rzeczy nie nosiły polskich znaków akcyzy. Tym samym, jak ustalili z tego tytułu, Skarb Państwa na akcyzie poniósł straty w wysokości 17 tysięcy złotych. Podczas dalszych czynności policjanci zabezpieczyli wyroby spirytusowe w plastikowych oraz szklanych butelkach. Ponadto zatrzymany posiadał kilkadziesiąt podrobionych metek jednej z firm zajmujących się produkcją tego typu wyrobów. Teraz policjanci wraz z prokuraturą szczegółowo wyjaśniają okoliczności całej sprawy, w tym skąd zatrzymany miał podrobione wyroby spirytusowe oraz tytoniowe i czy zajmował się ich sprzedażą. Po zakończeniu czynności w tej sprawie zatrzymanym lubinianinem zajmie się sąd i to on zdecyduje o karze. Prokurator okręgowy w Legnicy wobec zatrzymanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 2,5 tysiąca złotych.